Deep Broker Anna Dąbrowska, szczęśliwego nowego roku. Witam w nowym roku. Dzisiaj mamy 5 stycznia. Zaczynamy. Klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, szczególnie gdy mamy zastosowaną dźwignię finansową. Czyli tak to. Przed nami Dow Jones, który obserwuje tutaj już kilka tygodni, żeby nie powiedzieć 2 miesiące. Znajduje się w ciekawym miejscu, czyli znajduje się na podwójnej linii oporu. Jedna linia to jest wynikająca tutaj z tej długoterminowego oporu, który kiedyś był wsparciem, teraz jest naturalnym oporem. A dwa jest zamknięty tutaj w tej takiej małej formacji takiego klina, tak? Czyli jest to gdzieś tam górny, jest ten sam przedział, natomiast ma tutaj i widok długoterminowy i widok w krótszym terminie. Jakby nie było, było już tutaj kilka jakby takich zmyłek, czyli próba wyjścia z kanału, po czym rynek zamykał się notowania jednakże inaczej. Czyli tutaj mieliśmy taką świecę, która już przełamała, ale notowania powróciły. Wczoraj, 4 stycznia, pierwsze notowanie w tym roku otworzyło się od rewelacyjnych wzrostów i w ciągu dnia wyglądało to, że po prostu notowania przełamują ten klin do góry, tak? Natomiast gdy giełda otworzyła się, gdy rynek kasowy się otworzył, akcje, to nastąpił odwrót sytuacji, jednakże notowania cofnęły i dzień zamknął się czerwoną świecą. Także mamy zgoła inny wynik pod koniec dnia niż to mieliśmy na początku dnia z wczoraj. No i teraz tak. Co dalej, tak? Co dalej? Póki co giełdy są jeszcze amerykańskie zamknięte, ale tutaj pierwsze kontrakty futures już są otwarte, póki co mamy spadki. Jeśli dziś będziemy mieli też świecę spadkową, a już w ogóle niżej niż to poprzednią, no to będziemy mieli definitywne potwierdzenie, że ten klin został przełamany. Można oczekiwać głębszej korekty, ale wcale nie znaczy to, że jest od razu krach i koniec świata, dlatego że pierwsze wsparcie nie jest znowu tak daleko i będzie to ta niebieska linia, tutaj trzecie odbicie od linii trendu ewentualne. Zobaczmy, o czym my tu mówimy, o jakich odległościach. No rzędu korekta 5%, tak? To nie jest znowu niemożliwe i to nie jest dużo. To jest gdzieś tam zdrowe dla rynku. Także zobaczymy, jak się dzisiaj świeca zamknie. Póki co nastroje są spadkowe. Ale zawsze może się to przecież jeszcze zmienić, nie? Czyli Dow Jones na tą chwilę, tak? Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie, jeśli tradingowym, dziennym. No to tak jak to zawsze patrzę na DAX-ie, to tak samo analogia będzie na inne indeksy dla mnie. Wykres jednogodzinny, średnia wychylona jest w dół, czyli jakby ten momentum jest na spadki, tak? Zobaczymy, jak to dalej będzie rozegrane, natomiast momentum spadkowe. To samo w ujęciu S&P 500. Tak to wygląda. Mamy tutaj przełamane te wsparcie. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień, wczorajszy. Wyraźnie spadkowy. Także to zresztą widać, na nagłówki się rozpisują. Największe spadki na głównych indeksach od 2 miesięcy, także zaczyna być tak tego wesoło, nie? Tutaj jeśli chodzi o... szybciutko byłam na Nasdaqu, także tutaj mamy czerwoną świecę. I DAX testuje ten szczyt wszechczasów i póki co widać same czerwone świece, czyli momentum też jest spadkowe. Czyli tyle jeśli chodzi o giełdy. Ostatnie moje wideo było w czwartek i właśnie mówiłam też na ten temat, na giełdy, TLT, dolar. To spójrzmy, co się działo na TLT, na obligacjach. Dużo się nie zadziało od tego czasu, ale mieliśmy tutaj małe wyłamanie, potwierdzenie tutaj wyjścia od linii oporu. Czyli tutaj mamy linię oporu, listopad, grudzień. I widzimy, iż tutaj zaczyna się pojawiać popyt, tak? Czyli w ujęciu takim długoterminowym widzimy, iż jest tutaj baza dna. Wychodzimy tutaj z tego oporu, a co jest najważniejsze,
to, że notowania znajdują się na linii trendu długoterminowego. To jest ta tutaj zielona, tak? Czyli tutaj jest szereg technicznych wskazówek na to, że może się tutaj pojawić popyt, bo tak to po prostu się rysuje, tak to się układa. Ok? Zmniejszmy to. Ten wykres jest taki mały, ale jakoś damy radę. Ok? Czyli mówię o tym. Mówię o takim widoku, że notowania znajdują się na linii wsparcia. Tak? Czyli jest to linia wsparcia. Jeśli ceny są na linii wsparcia, to raczej możemy oczekiwać, że pojawi się popyt, tak? Nie jest to żadna gwarancja, że tak będzie. Natomiast jest wszystko, co tutaj mówię, to jest raczej tylko i wyłącznie oparte na prawdopodobieństwie, tak? Czyli jest to rejon wsparcia, to jest TLT. Jeśli TLT, to przejdę od razu do naszego indeksu dolara. W tym momencie dolar znajduje się w okolicach poziomu wsparcia, czyli spadki już miał duże, teraz znajduje się w okolicy dna z 2018 roku. Proszę zobaczyć, jak długo notowania tutaj przebywały. Pierwszy kwartał, drugi kwartał, trzeci kwartał 2018 i teraz gdzieś tam do niego dochodzą. Także jeśli zdołają notowania pokonać tutaj tą stromą linię tego trendu spadkowego, to jest szansa na odbicie, na odreagowanie, na chwilowe tutaj wzrosty na dolara. Wczoraj notowania zakończyły się takim pinem. Jeśli po tym pinie będzie dziś zielona świeczka, no to będziemy mogli mówić, że mamy tutaj coś. Mamy lekkie momentum na chwilowe umacnianie się dolara. Dużo się działo też bardzo fajnie, jeśli chodzi o metale, złoto, srebro. Czyli patrząc na wykresie jednogodzinnym, notowania w tym roku otworzyły nam się pięknie z luką wzrostową. I zobaczmy to na wykresie jednodziennym, lepiej będzie to lepiej widać. Czyli tutaj mamy złoto. Złoto znajdowało się w tym takim klinie spadkowym. I było tutaj to taka niepewna jeszcze sytuacja, aczkolwiek ważna jest ta linia, po której notowania się wspierają. I długo złoto nie czekało, już poradziło sobie z tym kanałem spadkowym i znajduje się ponad. Także wygląda to bardzo fajnie, przełamało linię trendu spadkowego, równocześnie wyszło z kanału, także wygląda naprawdę silnie, czyli idzie w ślad za srebrem. Idzie w ślad za srebrem. Srebro już dawno taki manewr zrobiło i teraz także kontynuuje dalsze wzrosty. Także złoto, srebro, fajne momentum, korekta była, nie było, trwa już 4 miesiące, także ma też swój czas, żeby błyszczeć. Ok? Czyli to by było na tyle z market update na dzisiaj. Sądzę, że te giełdy są interesujące. Zobaczymy, jak to dzisiaj się zamknie świeca na Dow Jones. Dow Jones jest tutaj na indeksach najbardziej plastyczny, dlatego że tutaj ta konsolidacja jest bardzo, bardzo wąska i wyjście, czy dołem, czy górą, będziemy wiedzieć. Na dziś jakby w powietrzu wisi tendencja spadkowa, ale zobaczymy, jak to będzie dalej rozgrywane, bo ktokolwiek będzie to rozgrywał, to oczywiście trzeba stosować stop loss. Jest to nierozerwalne ze spekulacją, z tradingiem, dlatego że to jest wszystko prawdopodobieństwo i na giełdach wszystko jest możliwe. Fajnie, dziękuję Wam za wspieranie kanału, za wszystkie lajki, za subskrypcje, za komentarze. Jest mi bardzo miło, iż kanał się rozwija i cieszę się powodzeniem. Dziękuję serdecznie, życzę udanych inwestycji i udanego dnia. Do usłyszenia, pozdrawiam.